A to film z ostatniej chwili, czyli 3 dni po powodzi jest sobie miasto Alfafar, gdzie nie można dojechać z żadnej strony, nie ma wojska, nie ma obrony cywilnej, ludzie są 3 dni bez wody, bez prądu, bez jedzenia. No i tu po prostu proszą telewizję, żeby ktoś to poinformował w świat, ponieważ oni tak żyją. Z Gandii jadą ekipy, no wolontariuszy, którzy wiozą tam jedzenie i będą pomagali w usprzątnięciu. Nie można tam wjechać, bo drogi zawalone gratami, mosty pozrywane, nie ma jak dojechać. I jeszcze przez te 4 dni nie widziałem ani jednego wojskowego na filmie, który by pojechał i zaczął coś tam robić. Ludzie mieszkają na wyższych piętrach, w zimnym, bez niczego. Nie mają też telefonów, no bo rozładowały się, nie ma jak naładować. I dopiero ta kobieta w telewizji jest pierwszą osobą, której mogą powiedzieć, co tam się dzieje. Tak to wygląda i takich miejscowości jest kilka. I sytuacja będzie długo, długo niestabilna. Tory kolejowe do Madrytu praktycznie na miesiąc naprawiania i wszystkie regionalne pociągi podobnie, a może i nawet dłużej. Także jest totalny paraliż transportu lądowego, transportu kolejowego, lotniczy dział. Jak ktoś leci, to doleci i jakimiś tam objazdami dojedzie tu do Gandii. A jak ktoś ląduje w Alicante, no to jeszcze lepiej, bo tam nie ma żadnych zniszczeń.